Anowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gringroove, a ja gram właśnie w World of Tanks. Kilka rzeczy, które wypadałoby, nie wiem, chociażby wyjaśnić, to dlaczego cały tamten tydzień nie było Warcrafta i dlaczego dzisiaj jest wtorek i nadal nie ma Warcrafta. Otóż tydzień temu byłem strasznie mega chory, po prostu chrypa, no masakra, no inaczej się tego nie da opisać, więc tego Warcrafta nie nagrałem. Trzymało mnie to do wczoraj, do poniedziałku, przeszło mi, ale nie chcę tego Warcrafta jakby w środku tygodnia wrzucić, po prostu żeby te odcinki były co 5 od poniedziałku i Warcraft będzie w poniedziałek za tydzień. Od razu uprzedzam, nagram te 5 odcinków naraz. Dlaczego? Bo jest jeszcze sesja, ja mam egzaminy do tamtej środy, no i uwzględniam ewentualne poprawki. Póki co nie ma nic, ale uwzględniam coś takiego. Robię głupoty, bo jadę medem w tę stronę i pojechałem pierwszy, ale dobra, druga sprawa. Mam chyba lagi? Tak, mam laga. I to nawet takiego dość konkretnego. I czy teraz coś mi to da? Dobra, naprawiło się. Trochę mnie tutaj zalagowało, ale nie ma z tym wielkiego problemu. Stop Leo. Dobra, sprawa wygląda tak. Mam taki sobie oto czołg. Na dobrą sprawę, nie wiem jak on się nazywa, to jest M46KR. Pamiętam jak były, znaczy pamiętam, to było miesiąc temu, były te skrzynki, co to się tam kupowało, żeby mieć ozdoby. Kupiłem tych skrzynek za 20 zł, to nie wiem czy to było 5 tych skrzynek, no w każdym razie za 20 zł i wypodmiwa się ten czołg, więc w sumie bardzo worth. Gram nim chyba drugą bitwę w tym momencie i no trochę tak bez szału chyba. Znaczy rzuciło mnie dobrze, bo jestem pomiędzy w tych tierach. No Jezus, będzie mi teraz skorpion tam cisnął. No, nie wiem jak się gra na tych tierach. Mój czołg, który posiadam osobiście najwyżej wyekspiony, to jest 7 i bardzo mało nim grałem. To jest ten T-43 bodajże, med radziecki. Więc osobiście sam nim wyekspiłem tak wysoko. A to jest 8 tier, więc to jest moja druga bitwa na 8 tierze, więc no troszeczkę tutaj proszę wyrozumiałości, bo to, że jestem rakiem i nie potrafię dobrze grać, to chyba wie akurat każdy, tak mi się wydaje. A no, nagrywam, bo to tylko po to, żeby wam to powiedzieć. Tu jest ten głupi czołg. No baranie głupi, no. Ja. ST1, w to tu trzeba walić, żeby się... Dobra. Bo ja na przykład, znaczy znam wingspoty, wiem gdzie walić, żeby się nie odbić, ale no mówię, na tych wysokich tierach to tak średnio, to się dopiero uczę. Dużo oglądam faję, znaczy nie swoją faję, tylko faja taki youtuberki od czołgów, nie? No, żebyście sobie nie myśleli, że to jakieś faje sobie lubię oglądać. Tak, więc no znacie już ten powód, z którego nie było Warcrafta i nie będzie do końca tygodnia. Ale dzisiaj mam wolne i troszeczkę za chwilę pójdę grać z Xayanem, chyba kojarzycie gościa. On teraz streamuje, także zapraszam na streama jego. W sensie ogólnie streamuje, nie że w tym momencie. Podam wam tego streama w opisie, warto go sobie zafollowować, bo naprawdę fajnie gra w Hotsa, fajnie opowiada, stara się, no naprawdę generalnie chce rozpocząć przygodę z Twitchem. Także no, czemu mu tego nie możemy umożliwić? No, jaki w tym problem? No, żaden, nie? A mówię, jak się spodoba to follow, a jak nie to elo, nie? Siemanara. Dobra, tu się chyba każą wycofać, no właśnie, bo z prawej strony wala ta Arta, Crusader. Ale w sumie ta Arta jest tylko jedna, 5 czołgów wroga widzę, a to i tak jest nadal mało, bo widzimy 5 czołgów, z czego wiemy, że jedna Arta jest gdzieś, chciałem kontrol użyć, gdzieś tutaj. Znaczy gdzieś w tamtej okolicy. I jeszcze 4 czołgi są. O, widzę już kolejny, czyli jeszcze nie znamy pozycji 3 czołgów. 2 czołgów nie znamy pozycji. Ale z tego co widzę, to są 2 niszczyciele, 2 średniaki. I jest tylko jeden tier wyższy niż ja. Czyli teoretycznie wyrównanie.
Wiem, że pierdzielę głupoty. Wiem, że nie jeżdżę tam, gdzie powinienem. Dobra, jednak trzeba się cofnąć, bo niszczyciel chce tędy przyjechać. Bo wiem, że są pozycje tylko zarezerwowane dla czołgów ciężkich, tylko dla niszczycieli, tylko dla medów. Wiadomo, lighty spotują. Także nie hejtować. Gram tak, jak ja gram. Ile oddałem strzałów? Chyba dwa, nie? I nic. Dymyk zero. Ale to chyba będzie przegrana bitwa, bo z tego co wiem, zostały nam tylko 3 czołgi ciężkie, a u nich zostało tych czołgów 1 i reszta medy. No ale to nie jest powiedziane, że przegrane. Jak się mogę modlić, no, baranie? Kąska mu dałoby zdjąć. No jak ja się od niego mogę odbijać? Pomóż mi, love. No, dobra, nie. Idziemy na... Idziemy w... Ła, wow, ej, ła, wow, dostałem. No jak się odbiłem od niego? No, nie wiem, nie potrafię... Co utonęło? Nie potrafię go przebić, jestem wylewem, brainlessem i debilem i to chyba nie warto będzie wstawiać na tuby. No, jeszcze jestem trochę chory, tak w ogóle widzę. Dobra, Albercie, i teraz... No, brawo. Objedź go, objedź go, objedź go, objedź go, objedź go, objedź go. Nie padł. Nie padł, ale jestem rakiem. Cholera. Dobra. Kurde, dostałem po gąskach. Plan był dobry. Ale jak mówiłem, jestem rakiem, więc nie oczekujcie tu czegoś fajnego. Spodziewam się wielu łapek w dół, bo jestem rakiem. Ale jeśli się podobało, to wiecie co robić. Generalnie nagrałem ten odcinek jako taki krótko informacyjny, także nie hejtujcie. I co? No i do zobaczenia już. Albo w tym tygodniu jeszcze coś rzucę z Hotza z Rafałem, z Xayanem. A jak nie, to dopiero w poniedziałek, jak zobaczycie kolejny odcinek z Warcrafta, to będzie kampania elfów kontynuowana, z tego co dobrze pamiętam. I po tej kampanii przejdziemy już do Warcrafta, do Frozen Throne. Także trzymajcie się. Cześć.